Witaj na kursie poświęconym automatyzacji pracy w Pythonie. Nie będę definiował samego automatyzowania, to jest raczej pojęcie Ci znane, ale automatyzowanie zadań można wykonać na różne sposoby, w zależności od pracy, którą chcemy zautomatyzować. I tak, na przykład w produkcji możemy użyć robotów. W produkcji samochodów używa się na przykład właśnie robotów składających samochody. Sklepy. W sklepach można używać kas samoobsługowych, tak? Jest to automatyzacja procesu kupowania. Transport. Inteligentne samochody powstają właśnie i prawdopodobnie zautomatyzują nam przynajmniej jazdę po autostradach, właśnie transport. I tak naprawdę jest tego bardzo, bardzo wiele. Nie idzie wymienić wszystkich miejsc, wszystkich rodzajów pracy, które można zautomatyzować. Używanie komputera do pracy jest najczęściej samo w sobie jej częściową automatyzacją. Nie ukrywajmy, po to używamy komputera, żeby pisać coś w Wordzie, a nie na kartce papieru i żeby później to wydrukować możliwie w dużej ilości egzemplarzy, a nie przepisywać na przykład tego wszystkiego ponownie. Odbieranie maili jest to automatyzacja po prostu dostawania listów, które już teraz niestety są wysyłane dosyć rzadko. Każda praca związana z komputerem może mieć szczególne elementy, które każdego dnia należy powtarzać w ten sam lub analogiczny sposób. Wiele z nich można zautomatyzować na różne sposoby. Na przykład uruchamianie tego samego programu po przyjściu do pracy. Możemy wrócić go do autostartu w Windowsie albo do odpowiednika w Linuxie. Uruchamianie tego samego programu w określonym momencie. Możemy to zrobić przy pomocy harmonogramu zadań. Tak naprawdę harmonogram zadań czy odpowiednik w Linuxie cron są dosyć potężnymi narzędziami i służą nie tylko do uruchamiania tego samego programu w określonym momencie. Cykliczne wykonywanie kopii zapasowych. Możemy to zrobić albo z poziomu systemu, albo jeżeli potrzebujemy bardziej specyficznych kopii zapasowych, możemy użyć do tego bardziej zaawansowanych programów. Dla mnie to był pierwszy raz, kiedy coś zautomatyzowałem, kiedy pracowałem właśnie jako administrator sieci komputerowej. No i właśnie trzeba było wykonać kopię zapasową u sekretarki, u księgowego i jeszcze w kilku miejscach i wykonywać to przynajmniej raz w miesiącu. No to po prostu użyłem odpowiedniego programu. Bardziej niepowtarzalne prace wymagają stworzenia spersonalizowanego narzędzia, programu, skryptu, który będzie pracę wykonywał za nas lub z ograniczonym naszym udziałem. Na przykład potrzebujemy tylko monitorować program. Teraz zastanówmy się, co można automatyzować. Mówię tutaj o pracy na komputerze. I to nieważne, czy jesteś programistą, informatykiem, czy po prostu musisz codziennie pracować z komputerem, a programowanie nie jest twoim zawodem. Tę listę tworzę od najbardziej oczywistych do miejsc, które mógłbyś się nie spodziewać. Tak więc najprostsze to katalogowanie, archiwizacja, sortowanie danych. Mamy bardzo dużo plików i chcemy je odpowiednio poukładać. Możemy to zautomatyzować. Edycja dokumentów. Sam napisałem sobie właśnie taki program, taki skrypt, gdyż faktury w moim programie no niestety nie posiadały niektórych pól oraz musiałem w kilku miejscach wstawiać te same daty. No i napisałem sobie skrypt, który uzupełnia to za mnie oraz do dokumentu dodaje na przykład miejsce na podpis. Obróbka zdjęć, filmów, muzyki czy dźwięku. Może być zautomatyzowana. Na przykład fotograf chce wszystkie zdjęcia zobaczyć, jak będą wyglądały, gdy będą czarno-białe. Nie musi przerabiać każdego zdjęcia, można napisać do tego skrypt. Tworzenie obrazów, filmów, muzyki i dźwięku również może być zautomatyzowane. Pisanie, edycja czy skład tekstu. Jak to możesz pomyśleć, pisanie tekstu? Tak, Python na przykład ma bibliotekę do zarządzania czy do edycji, do analizowania tekstu naturalnego. Granie, przechodzenie gier komputerowych. Nie tak dawno oglądałem sobie filmik na YouTubie, gdzie człowiek napisał sobie przy pomocy sztucznej inteligencji skrypt, który grał za niego w GTA chyba 4. Wykrywanie fałszerstw, przeróbek zdjęć, treści obrazów. Sam napisałem kiedyś program, który rozpoznawał kwiaty. Robił to oczywiście z lepszą lub gorszą trafnością, ale rozpoznawał. Oczywiście do tego potrzeba użyć sztucznej inteligencji. I nawet programowanie może zostać zautomatyzowane. Jest taki program Kite, Kite się pisze, i on też również przy pomocy sztucznej inteligencji
analizuje to, co programista pisze i podpowiada składnie, czy po prostu uczy się tego, jak programista pisze, a później, gdy pisze coś podobnego, zaczyna mu podpowiadać, zaczyna mu pomagać. Zautomatyzować zatem możemy niemal wszystko. Warunkami opłacalności tego przedsięwzięcia zazwyczaj są częstość powtarzania oraz to, czy chcemy ten proces automatyzować. Można by się zapytać, dlaczego by nie automatyzować wszystkiego? Możemy sobie wyobrazić na przykład prowadzenie samochodu. Chociaż istnieje automatyczna skrzynia biegów, wiele ludzi woli skrzynię biegów manualną. Kiedy wejdą autonomiczne samochody, z pewnością nie wszyscy się na nie rzucą i to nie tylko ze względu na cenę, ale chociażby ze względu na to, że prowadzenie auta jest dla wielu przyjemnością. Podobnie możemy zautomatyzować proces jedzenia, tak? Podłączając sobie kroplówkę, ale wiemy, że jedzenie samo w sobie jako proces jest przyjemne. Więc aby coś automatyzować, musi się często powtarzać, musi być możliwe do zautomatyzowania, oraz po prostu musimy tego chcieć. Ostatnie, co chciałbym Ci przedstawić, to pewien artykuł, za chwilę podam źródło tego artykułu, w którym właśnie czytam, pewien rosyjski programista, by ułatwić sobie życie, opracował skrypty, które załatwiały za niego automatycznie wiele spraw. Od wysyłania żonie tłumaczeń mailem, poprzez robienie kawy, po pomoc klientom firmy, w której pracował. Dalej można czytać, że jeżeli mężczyzna był za długo w pracy, no to żona otrzymywała od niego maila, że musi zostać dłużej z losowo wybranym powodem. Podobnie, jeżeli nie stawił się do pracy, to program sam mu wysyłał informację do biura, że będzie pracował zdalnie i skrypt ten nazwę unosił CATS. Sprytny programista odkrył też sposób na poradzenie sobie z wyjątkowo ciężliwym klientem, który w przeszłości często prosił go o naprawę bazy danych. Skrypt przeszukiwał skrzynkę odbiorczą mężczyzny w poszukiwaniu maili od ów klienta. Jeżeli znalazł wiadomość zawierającą słowa problem, pomoc czy przepraszam, automatycznie przywracał zapasową kopię bazy danych i odpisywał, nic się nie stało, następnym razem bądź ostrożny. Dalej możemy przeczytać, w jaki sposób mężczyzna, ten programista, zautomatyzował robienie sobie kawy. Jeżeli chodzi o źródło tej historii, to podaję tutaj. Nie mam pojęcia, czy historia jest prawdziwa, ale to, co wiem, to, że ta historia jest możliwa. Zatem zapraszam Cię do nauki automatyzacji zadań w Pythonie.